Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj na integracji Władek Team na plaży w okolicach Rozewia. Dlaczego Rozewie? No dlatego, ponieważ zobaczcie, środek sezonu, a plaża jest tutaj w miarę pusta i możemy no w miarę sensownie połowić sobie, nie wchodząc w drogę zwykłym plażowiczom, którzy chcą sobie tutaj po prostu troszeczkę się pokąpać. Dlatego bezpieczeństwo jest najważniejsze, a dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak zacząć swoją przygodę z surfcastingiem. Zrobiłeś tego leszcze i tak szybko wypuściłeś, że nie zdążyłem dronem podlecieć. No, nie? A myślałem, że zdążyłeś. Ledwo, ledwo. Nie może za dużo powietrza łykać. Dzisiaj rybki wszystkie do wody. No właśnie, takie poszanowanie ryb to w zwyczaju chyba u nas w klubie, co? Raczej tak, no. Lesz za dobrą rybą nie jest, a dlaczego? Ile można ryb jeść, tak? Każdy płaci, ale... Ja przeważnie wypuszczam ryby, tak? Chyba, że jest flonderka, no to flądrę to jakiś czas człowiek zabiera, ale leszcze to przyjeżdża się z rodziną tutaj dla przyjemności, spędzić miło czas i z towarzystwem fajnym. Jak z łowieniem pomiędzy ludźmi? Bo jak myśmy się tutaj rozstawiali, to ludzi w zasadzie nie było, nie? No nie było, no jest trochę to uciążliwe, trzeba tłumaczyć, żeby się troszkę dalej rozstawiali. Dostaliśmy taki surf pakiet, można to kupić no, w niektórych sklepach wędkarskich, pewnie tych lepszych. Taki pakiet startowy dla każdego wędkarza, który chce spróbować surfcastingu. Zaraz go rozpakujemy i koledzy powiedzą, z czym to się je i czy warto to kupić. Bardzo dobry, na typowo w loterii. Mamy... Na flonderkę mówisz, jest ok. Wstydu nie ma, bo ten zestaw składa się z dwóch takich końcowych przyponów, no i strzałówki, nie? Flonderka właśnie lubi takie błyskotki, świecidełka. Nie. Coś takiego trochę. Dobre jest, nie? Na to wlądrę w ogóle. Dobra, a ten drugi zestaw ponoć ma być na leszcze. Weźcie, oblukajcie ten drugi jeszcze. No, haczyk na pewno za mały. Na leszcza? No, powinien być troszkę dłuższy, nie? Że tam więcej robaczków można napakować. 3-4, że tam więcej w wodzie się kręci. Ale może wiesz, tutaj im zależało, żeby te robaki nawlekać na żyłkę, czy nie? No, nie sądzę. Fajny kaperek, dobrze. Super fajny. No dobra, ale jako dla początkującego chyba może być zestaw, co? Dla początkującego może być wszystko. Kurna, tego wszystko nie dam rady wyciąć, Mirku. Czekaj, no dobra. W naszej ocenie ten oto zestaw spisze się zdecydowanie no, przy takim wędkarstwie bardzo sporadycznym, dla początkujących jest rewelacyjny. Te ciężarki, które tutaj są, mają no, gramatury no, niewielkie, no bo się kończą na 95 gramach. My używamy 140, więc zupełnie inne no, ciężary, dużo, dużo cięższe. Pewnie jest to spowodowane tym, żeby no, użyć tego zestawu w jakichś wędziskach, wiecie, jakichś federach, no takim czymś, co mamy po prostu pod ręką. Niekoniecznie wymagane tutaj są takie procedury, żebyście musieli zakupić jakiś konkretnie sprzęt wędkarski, ale jeżeli koniecznie chcielibyście zobaczyć, jaka wędka sobie poradzi z tym i oczywiście z większymi ciężarkami, to zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!